Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że hakerzy wykradli hasła rolników. Około 1000 loginów i haseł użytkowników systemu informatycznego ARIMR jest dostępnych w sieci Darknet. W związku z tym w systemach logowania ARIMR została wymuszona zmiana haseł. To znaczy, że rolnicy nie będą mogli zalogować się do systemów ARIMR bez uprzedniej zmiany hasła, która nastąpi od razu przy pierwszej próbie zalogowania się. Agencja zaznacza, że do wycieku danych nie doszło z przyczyn ARIMR-u. Na podstawie opublikowanych danych przez GUS pogłowie bydła w grudniu 2023 roku liczyło 6435,5 tysięcy sztuk i było niższe o 0,2% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze spadku pogłowia wszystkich grup wiekowo-użytkowych, stada za wyjątkiem bydła 2 lata i więcej. Największy udział w krajowym pogłowiu bydła w grudniu miały województwa mazowieckie 18,8%, wielkopolskie 17,9% i podkarpackie 16,4%. W województwach dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie osiągnął 2%. Według wstępnych danych GUS pogłowie świń w grudniu 2023 roku liczyło 9669,7 tysięcy sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 1,5%. Spadek pogłowia wystąpił w jednej grupie świń, w grupie trzody chlewnej na ubój, gdzie wyniósł 2,1%. Ważna informacja, nadal utrzymuje się stan zagrożenia chorobą afrykańskiego pomoru świń. W 2023 roku główny Inspektorat Weterynarii zarejestrował 30 ognisk ASF-u świń. Choroba ta dotknęła 8505 zwierząt. Największy udział w krajowym pogłowiu świń w grudniu 2023 roku miały województwa wielkopolskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie oraz łódzkie i pomorskie. Najmniejsze udziały miały województwa lubuskie, podkarpackie i małopolskie. Polscy rolnicy chwilowo zeszli z dróg, ale to nie znaczy, że nie walczą o swoje gospodarstwa. Najbliższy protest zapowiedziano na 9 lutego w Elblągu. Niewykluczone, że do tego dnia odbędą się strajki także w innych miejscach w Polsce. Nie ustają natomiast protesty francuskich rolników. Paryż jest blokowany przez kolumny ciągników. Według sondaży 87% Francuzów popiera protesty, a 92% pozytywnie ocenia rolników. Manifestacje odbywają się nie tylko nad Sekwaną, ale niezadowoleni rolnicy wyszli również na ulicę we Włoszech i Belgii. Możliwość elastycznego nawożenia azotem na wiosnę pod pewnymi warunkami. Obowiązujący od 2023 roku program azotowy daje możliwość elastycznego stosowania nawozów zawierających w składzie azot w okresie od 1 do ostatniego dnia lutego, jeżeli wystąpią odpowiednie warunki pogodowe. To jest, przez 5 dni następujących po sobie każdego dnia średnia dobowa temperatura powietrza przekroczy 3 stopnie Celsjusza. Dotyczy możliwości nawożenia roślin zasianych jesienią, upraw trwa upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych. Przez 5 dni następujących po sobie każdego dnia średnia dobowa temperatura powietrza przekroczy 5 stopni Celsjusza. Dotyczy możliwości nawożenia pozostałych upraw. Informacje pogodowe dla rolników w lutym 2024 roku będzie publikować Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.